To memoriał, to memoriał. To jest taki będzie emocjonujący czas, bo te wakacje w ogóle są siatkarskie w Krakowie. Kraków to jest magiczne miasto, cudowne. I tu bez kadzenia, ale naprawdę cudowne jest też zwiedzanie nocą. Także po meczach, a mecze nie będą się kończyły tak późno, także kibice będą mieli co robić w tym Krakowie, bo pod każdym względem jest piękne. Na pewno będzie to świetny turniej. Widać też po drużynach, że wszystkie trzy to są zespoły, które awansowały do Final Six Ligi Światowej, więc to pokazuje, jak będzie mocny ten turniej. Więc wydaje mi się, że na pewno będzie to świetne przetarcie też przed mistrzostwami Europy, które są niezwykle ważne dla nas w tym roku. To, co sobie założyliśmy w 2002-2003 roku, że ten turniej ma mieć poziom, ma poziom. I być może to jest nudne, że ja co roku to mówię, ale myślę, że warto i dziękuję Jurku, że cały czas tak to wygląda. Wszystko mamy naj. Chcemy też, żeby ci zawodnicy czuli się naj na memoriale. Dla kibiców jest to impreza, ale również dla zawodników. 24-godzinna siłownia, świetnie funkcjonujące centrum konferencyjne, największa sala konferencyjna hotelowa w Krakowie, 1000 metrów kwadratowych. Całą tą przestrzeń oddajemy do dyspozycji naszych ważnych gości.